No to jest już mistrzostwo świata. Właśnie Adrian tutaj to złapał i mówi, chodź, pomożesz mi pociągnąć, bo nie da się. No i we dwóch udało się wytargać kierownicę taką. Chodźmy do słońca. Ale super. Kierownica. Fajny malcik. Naprawdę. Pierwszy raz kierownicę wyłowiliśmy. No i tak, hejka siemka, witam wszystkich. Przyszedł czas na właśnie rozpakowanie paczki od Kuby. Pozdrawiam Cię, Kuba, dzięki za to. Tak żeście widzieli na wstępie, na jednym z odcinków Kuba wyłowił na magnesie nadomowym kierownicę. Ja go poprosiłem, czy by był w stanie ją podesłać, żeby mi się spodobała. Dogadaliśmy się, także Kuba mi to elegancko spakował, przysłał mi to. Także jeszcze raz wielkie dzięki, Kuba. Zapraszam też na ten odcinek z magnesu. No i potem Sylwester, pozdrawiam się, Sylwester. Zobaczycie na kanale u Sylwestra, jak szykuje kierownicę dla Flaminga. Pierwsze kierownice takie w dużych wiatrach. Patrz, jak poszło tu. Lub. Ja się tutaj. Nastawiłeś się, zasadziłeś się na grubego zwierza. No i co? Sylwester, Kuba elegancko mi tą kierownicę spakowali. Przyszła do mnie i czas na unboxing, czas na otwieranie i zabieramy się do otwierania. Także tak, chłopaki, jeszcze raz wielkie dzięki. I co? O, może to sobie otworzymy. Zobaczymy naszą kierownicę. Ja lubię takie rzeczy. Od razu mi się spodobała. Właśnie nie chcę. Sprawdzimy. I tak, rozpoczynamy unboxing. Paczuchy od Kuby i Sylwestra. Spakowana oczywiście, pudło się przyda, wykorzystamy na wysłanie paczuszki do Metal Leo, bo wkrótce będziemy wysłać kolorek. Cyk, proszę bardzo, coś co na nas czeka, normalnie spakowana, bo tak powiem fabrycznie, worek, wyciągamy. Pudło na bok. Super, no Maniak, ja się cieszę, że to przyszło do mnie. Przyszło. Elegancko w folii. No widać, że wyłowiona z rzeki. Ale z tego co już widziałem, że się tam elegancko ją wyczyścili z błota. Także pewne to 10 kg lżejsza. Super. Już się cieszę. I tak, jest nasza bohaterka na wierzchu. Wiadomo, widać, że kierownica jest po przejściach, dokładnie. Już to swoje przeżyła, swoje objechała. Coś tu się stało niedobrego z nią może, albo i dobrego. No ale nic. Ja się cieszę z takich rzeczy. Super, super, super. Także potraktujemy ją zaraz gwizdem. Także jeżeli o mnie chodzi, no to tak, nie ma na co czekać, już ją czyścimy. Sobie wpierw to rozłożę z szmatkę pod warsztatem, tak troszeczkę gwizdem na wierzchu. Działamy. Niech kierownica nam oka. Zobaczymy, szybko poczyścimy. I lecimy z tematem.
No i tak, kierownica zdemontowana z kolumny kierowniczej. No nie pokazałem tego, no ale musiałem się posłużyć ściągaczem. Inaczej pewno by się nie dało, albo może inną metodą. No i co, oczywiście kierownica zostaje u mnie, przyda mi się tu w warsztacie, ja sobie zrobię z niej taką, co powiem, nie dekorację. No, jeszcze ją tam poprawię troszeczkę, powieszę sobie nad warsztatem. No, lubię takie rzeczy stare. No a sama kolumna kierownicza, bo tak to jest. Kolumna kierownicza, to jest kierownica. Kierownica oczywiście flaming zostawia. A kolumna kierownicza to jest, tam mówiąc krótko, ogólnie dostępna, czyli jeszcze teraz rzecz. Także trafi do złomu. No i tyle. Także ja jeszcze raz bardzo dziękuję, Kuba, za to, że chciałeś mi tę kierownicę przysłać. Co powiem. No i co, no będzie to na pewno sobie wisiała na jakimś honorowym miejscu. Jeszcze to troszeczkę odświeżę. No nic, taki odcinek z unboxingu. Jeszcze raz wielkie podziękowanie dla Kuby i dla Sylwestra za tą kierownicę. Jak się podobało, łapka do góry, jak nie, w dół, piszcie komentarze, oglądajcie reklamy. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału Flaming Recycling, zapraszam do subskrypcji. No i tyle. Hejka, siemka, trzymajcie się, pozdrawiam.